Cześć, czołem, Paweł i Marcin z tej strony. Witamy w kolejnym spotkaniu Java Drogi do Juniora. Spotkanie numer 25, tak? Zaczęliśmy w lutym, mamy wrzesień. Powoli zbliżamy się do, może nie do końca, do momentu, kiedy Marcin zacznie roboty szukać. No ale jeszcze przed nami dokończenie aplikacji tej takiej głównej do portfolio Springu. No i potem już tematy w sumie około rekrutacyjne. Właśnie, rekrutacyjne, dokładnie, dzięki. No dobra, Marcinie, to co tam u Ciebie pokrótce? Od naszego ostatniego spotkania skończyłem cały front. Są tam drobne poprawki, niemniej to już będzie w takiej formie, w jakiej jest obecnie, co za chwilę zapewne zobaczycie. Dodałem jakąś walidację, poprawiłem trochę pola klas. Co się zmieniło w nich, w ich budowie? Był tam pole date, które jest przestarzałe, tak de facto nawet IntelliJ mówił o tym, więc zmieniłem to na local date. Przedtem miałem z tym problem i nie wiem, zmieniłem to i teraz nie mam problemu, dziwne, ale działa wszystko. Zostały mi tak de facto, dzisiaj dokończymy to, co zaczęliśmy ostatnio, testy jednostkowe, deploy aplikacji na serwer i no i to wszystko code review Pawła, nie? Tak de facto myślę, że tutaj nie będzie co code reviewować. Dziwne słowo, nie będzie co tego recenzować. Co? Dokładnie, tego słowa szukałem. Nie będzie co recenzować. No bo mówię, to jest taki kod trochę wygenerowany, dużo robi Spring za mnie. No ale zobaczymy, nie? To nie wiem co. Może nie będę pokazywał wszystkich zmian i tak dalej. Na pewno się pozmienia struktura tutaj tego wszystkiego, także jakiś refaktoring wjedzie. Nawet nie mały, tylko trochę większy może. I skończyliśmy chyba na reservation controller. Mieliśmy tutaj. A to może tą aplikację pokażę, jak ona wygląda teraz. Pewnie. I w sumie pokażemy, co robiliśmy i co chcemy dokończyć. Dobra, to jest aplikacja. Szybko coś się zmieniło. Jeżeli się zarejestrujemy, to tutaj mamy formularz już w pełni taki, tak jak powinien wyglądać. Mhm. Taki smaczek, jakby ktoś czytał książkę. Tutaj mieliśmy, tutaj muszę zrobić, żeby ten background był taki sam jak to, bo tu jest jakiś margines, jakiś opis mojej roboty, tutaj się nic nie zmieniło, tutaj mamy socialsy. Tutaj też nastąpiła mała zmiana. Niemniej to nie będzie tak wyglądać, to będzie zupełnie inaczej wyglądać, to właśnie będzie te step by step, co teraz robimy. To jest interfejs, na którym pracuję, tak de facto tak stacjonarnie hotel. Możemy tutaj dodać rezerwację, tak jak przedtem. Mamy tutaj gości, możemy gości też dodać. Tu są pokoje. Okej, to na pewno też będzie inaczej, no bo true false nic ze mnie mówi, to też musi być po polsku, także takie bawienie się, nic takiego grubego. No i co, myślę, że możemy przejść, bo tak de facto więcej rzeczy tutaj nie ma. Tak mi się wydaje. Myślę, że możemy przejść do tego, na czym skończyliśmy, nie? Czyli. Muszę sobie teraz przypomnieć. Okej, a powiedzmy jeszcze jakieś resty dorobiłeś do tego? Już czy jeszcze nie? Aha, tak, resty są zrobione, ale tylko. Właśnie, to będziemy musieli przedyskutować, bo są resty tylko na room kontrolerze. I teraz pytanie, bo pytanie, czy będę chciał robić resty na przykład na gościa, no bo tak de facto z tego REST API korzystałem inne aplikacje, nie? Dokładnie, dokładnie jak mówisz. Generalnie REST API w takiej aplikacji byłby po to, by jakaś zewnętrzna aplikacja się z tym połączyła, na przykład ten, na przykład booking.com, nie? I żeby on mógł sprawdzić tą rezerwację, tak? Czyli mógł podać datę od kiedy do kiedy, ile osób, no i wyciągnąć dostępne pokoje na przykład. Bo takie rzeczy jak tworzenie pokoi, tworzenie gości, to tak API, no niekoniecznie, mamy timing leafowe, to nie może zostać z zupełności. Na przykład na pewno REST API bym zrobił do otworzenia rezerwacji, bo to jest coś, co faktycznie jakieś tam zewnętrzne aplikacje mogą chcieć zrobić, nie? Do wyszukiwania wolnych terminów, takie rzeczy.
Nie wiem, myślę, że możesz sobie zerknąć. Robiłem kropka w kropkę to, co robiłeś w swoim kursie. W sensie nawet miałeś ten sam przykład de facto z tworzeniem pokoi, nie? Bo to też było z rezerwacją, więc tutaj się nic nie zmieniło. Czy miałem z czymś problem? Problem był taki, że mam Spring Security, jest ten token uwierzytelniający, ale no to chwila googlowania i tutaj tak de facto właśnie ten fragment kodu załatwił nam sprawę, nie? Nawet sobie dałem komentarz, żeby to później pamiętać, żeby to włączyć, nie? Ten CSRF, no bo to jest potrzebne, nie? W sensie no, bezpieczne dla aplikacji i tak dalej. No, na tym poziomie to nie jest potrzebne, tak. No właśnie, no tak de facto tutaj też jest kod pokomentowany, żeby nie mieć dostępu, osoby niezarejestrowane, żeby nie miały dostępu do niektórych rzeczy, nie? Albo z uprawnieniami na mniejszymi niż admin. Na przykład do tego tych staff interface i tak dalej. No. Także tak to wygląda. Kurczę, szczerze więcej czytałem o tym, niż tak naprawdę implementowałem to, bo wiesz, obejrzałem sobie coś od Przemka Bykowskiego, twój kurs jeszcze raz przejrzałem, coś poczytałem na internetach o tym. No, a implementacji to tutaj dużo tak naprawdę nie było, nie? Sprawdziłem, wszystko działa. Chyba w GitBash, tak? To jest to okno konsoli, tak jak ty robiłeś. Dodałem gościa z tego poziomu, właśnie musiałem dodać to, żeby mnie przepuściło. Usuwanie i update też działa. No, także No tak. to git. Dobra. Aha, no tak, co URL-em, nie? Robiłeś. No dobra. Dobra, no to w sumie nawet są to właśnie fajne, że jak się tak naprawdę zrobi jakiś tam najpierw te serwisy, tą całą warstwę logiki, no to potem stworzenie resta do tego, no to jest parę linii dosłownie, nie? Zdecydowanie. Dobrze. Dobra, no to mamy coś. Mówię, możesz potem się pobawić, żeby na przykład bardziej wystawić całą logikę od rezerwacji, wyszukiwania, tworzenia, niż też w sumie jako REST API. No dobra. Plus zawsze można tu rozbudować, na przykład wiesz, jakaś obsługa errorów, czy. A właśnie, masz to, jak wpiszesz jakąś tam templatkę istniejącą, to jest ten domyślna, czy zmieniłeś stronę z błędem? Jakbyś wszedł na tą stronę. Cały czas jest domyślna, mam przygotowaną grafikę na to, ale jeszcze tego nie zrobiłem. No to też pamiętaj, żeby to podmienić, bo to jest też. Tam się chyba wyświetli wtedy error 500, coś ten deseń chyba, nie? Czy tam jakiś komunikat będzie? No Nie, ważne, 404 chyba jest. żeby nie waliło cech trace'em całym, nie? No, to takie rzeczy to sobie porobię, jak już będę wiedział, że wszystko, ta cała logika jest skończona, nie? No bo kurczę, trwa to trochę dłużej niż chciałem, ale jest, mówię, taki froncik bardziej ambitny, to myślę, że to będzie na plus działało, jak ktoś sobie to zobaczy, nie? Tak. Dobra, no to co? To wracamy do tego, z czym walczyliśmy. A co chcieliśmy zrobić? To chcieliśmy zrobić rezerwację w kilku krokach. Najpierw chcemy, żeby wpisano od kiedy do kiedy ile osób, tak? Dobrze pamiętam. Kliknąłeś tam next, wtedy zostaną wypisane wszystkie dostępne pokoje w danym przedziale dla danej ilości osób. Potem kliknie się next, znaczy potem się kliknie wybrany pokój i chyba wtedy zostanie utworzona rezerwacja. Co chcemy jeszcze zrobić pomiędzy? Aplikację będzie można rozbudować wtedy, bo tam chcę, żeby to było, że jesteś aktualnie w kroku pierwszym. Krok pierwszy to jest wybór daty. Krok drugi, przechodzimy do kroku drugiego, trzeci, czwarty, to jest podsumowanie. To można podpiąć jakąś płatność, nie? Cokolwiek. To jest Jasne. metoda, która pokaże nam wolne pokoje w danym terminie. Masz testy jednostkowe zrobione, to jakieś już, czy nie? Nic, zero. Bo ja No będę też. chyba musiał zrobić do kontrolerów testy integracyjne, tak, a nie jednostkowe. Wiesz co? Jednostkowe też się robi. Okej. Okay. Jednostkowe całkiem spoko wyglądają. Jeszcze mogę pokazać, bo akurat mogę pokazać. Czekaj, zobacz, mogę pokazać, czy mam pod ręką. Bo akurat robię sobie ten kursik Springa. W sensie tworzę ja jako kurs Springa. W końcu się wziąłem za niego i robię na bieżąco. Robię testy jednostkowe, żeby pokazać. Więc mogę ci pokazać, Bo jak będzie chyba ta wyglądał. aplikacja twoja, którą robisz, będzie taka bliźniaczo podobna do tej, co ja robię, nie? Tak. Będzie podobna. Znaczy ta sama domena, tak? Czy rezerwacja hotelowa. Więc teraz mogę ci powiedzieć, A właśnie,
Powiedz mi jeszcze, jak szukasz, bo robiłem ten front. No i ten front obstawiam, że pozostawia wiele do życzenia w kwestii tego, jak jest tam zapisane to wszystko. Zostawić to tak, jak jest, czy lepiej to zrefaktorować? Zawsze lepiej zrefaktorować. Okej. Okay. To będę musiał jeszcze to zrobić, bo tam dużo kodu się też powiela. Zrobiłem to tak na szybko tylko. Myślę, że jak będziesz miał chwilkę, to po prostu lepiej zrefaktorować. Bo o ile, że tak powiem, graficznie, to nie musi się prezentować jakoś super, no bo idziesz na backendowca, no to kod mimo wszystko dobrze by był ładny, nieważne. Aha, tu już jest moja okienko. Dobra, to już tłumaczę i pokazuję. Tu jest kodzik do testu jednostkowego do posta, nie? Po prostu jest formularz do dodawania gościa. No i Spring ma coś takiego fajnego jak Web MVC Test. To jest specjalna notacja, która tam pod spodem dużo różnych fajnych rzeczy robi i służy do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, to jest ta klasa testuje guest controller. I wtedy musisz zamokować wszystkie zewnętrzne dependencje. Widzisz, tu mam guest service, nie? I mam guest service, który jest używany w tym kontrolerze, po to, żeby pobrać ją chyba wszystkich. Guest service pobiera wszystkich gości po prostu, nie? No i teraz tak. Po pierwsze, mokujemy sobie ten serwis, więc musimy ustalić za pomocą Moki to, że sobie, jeśli tam nasz ten kontroler wyła guest service, metodę find all, no to na przykład find all, no to tam zwracasz jakieś konkretne dane, nie? Żeby sprawdzić, czy. A co sprawdzasz? To tak, robisz mock MVC, to jest to, co dostaje, wstrzykuje sobie ze Springa, on to dostarcza, mówisz mu, że ma zrobić tam geta albo posta na jakiś adres URL, no i sprawdzasz, czy status jest OK, czy nie OK, nie? No zależy, co robisz. Czy w modelu istnieją jakieś dane atrybuty, czy widok, który został zwrócony, to jest ten widok, którego się spodziewasz. I jeszcze ja tu sprawdzam na przykład, ale to jest takie ślizgie, powiedzmy, skoro mam jednego gościa, sam find all zwróci jednego gościa, Paweł Ćwik, o takiej dacie urodzenia, nie? To zakładam, że strona, która zostanie wygenerowana przez template engine'a, ona pokazuje też imię, nazwisko, datę urodzenia, nie? Więc będzie zawierać taki string, nie? Gdzieś tam na tej całej stronie HTML-owej będzie taki string. I to jest taki tekst, test. Tak samo na przykład sobie sprawdzam posta. Posta, robisz post content, czyli jak wygląda ten request, który przychodzi do... request, który przychodzi do kontrolera, jak jest jego body, nie? Czyli ten first name równa się coś tam, to co przychodzi z tego, z formularza, nie? Potem budujesz właśnie sobie request, że to ma być post na taki URL, media type to ma być ten formularzowy z przeglądarki, no i ciało request, no i potem mówisz na taki endpoint, generalnie przychodzi taki request. No i oczekuję, że ja tutaj oczekuję, że to będzie 300 redirect, bo to jest to, jak prosi ten formularz, to ja cię przekierowuję, jest logika wykonana i potem jest przekierowanie na receptskich gości i sprawdzasz, jaki jest status, czyli 300 coś, czy to jest redirection, no i na jaki URL zostało przekierowane i potem jeszcze sprawdzam znowu za pomocą Moki to już, czy guest service został wywołany, czy metoda create new guest w guest service została wywołana z takimi danymi. A ja oczekuję takich danych, że takie dane są wywołane, no bo oczekuję, że z tego ciała requestu, z tego tekstu, co przychodzi nam w requestie postowym, zostanie wygenerowane takie DTO i ono zostanie przekazane do guest service'u. Więc te testy tych kontrolerów, nawet, wiesz co, nawet właśnie dlatego mówię, że nawet bym się nie silił na jakieś tam integracyjne. Oczywiście można je zrobić, ale na pewno jednostkowe tego mock MVC, web MVC test zrobił. Bo to no, naprawdę fajnie się testuje te rzeczy. Po prostu mówisz, co ma przyjść i sprawdza, mówisz, co przychodzi, jaki request, no i sprawdzasz, czy tam wszystkie dane się ustawiły, tak miały się ustawić. Dobra, no to będzie coś też nowego, nie? Bo jeszcze MVC w ogóle kompletnie nie testowałem, nie miałem okazji. No. Powiedz mi jeszcze. Może się wyrobię z tym wczesnym dostępem, że ci powiem. Będę alfa testerem albo beta testerem. Tak, no chcę zrobić jakieś 5-6 godzin, wiesz, tego. Mam chyba 4 teraz, a tak. Muszą się tylko tam, wiesz, zobaczyłem czym jest HTTP, jak to chodzi i w tym Temilife. No to już mam 4 godzinki, dobra.
chcę tak z 6 zrobić, żeby się ogłosić, że już tam pierwszych dwóch, trzech, pierwsze dwie, trzy osoby mogę wpuścić. No, dobra. Powiedz mi jeszcze w ogóle, bo wiedziałem u ciebie, że masz guest DTO. Ja tak de facto, jak mam sobie w tym kontrolerze, to operuję tak de facto chyba na ENCI, nie? W sensie mam tą architekturę trójwarstwową, ale operuję tam na de facto na ENCI. Tak, bezpośrednio na ENCI. Ja uznałem, że lepiej pokazać, nie robić tam bindingów w TimeLeafie. Znaczy ja pokażę, że on jest, w sumie już pokazuję, tylko już pokazuję, że on jest. Natomiast uważam, że lepiej zrobić to w ten sposób, nie robić bindingu obiektów, tylko bazować na tym, co przyjdzie z requestu i go odpowiednio obrobić. A dlaczego tak robię? Robię tak, że potem jak możemy wziąć tego TimeLeafa, wyrzucić do koszy i przepisać na czysty HTML z Reactem na przykład. Na czysty HTML z Reactem już nie ma tego bindingu mocnego, którego ma TimeLeaf, to co ty robisz, tylko tam po prostu przychodzą takie surowe requesty, nie? Więc tak robię to, bardziej pokazuję TimeLeafa, ale bardziej myślę z perspektywy, że to będzie tak naprawdę nie będzie TimeLeaf, tylko będzie gdzieś tam w HTML-u, JavaScriptie, czymś tam innym jeszcze, nie? Napisane. Dlatego two-way binding pokazuje, że takie coś jest, ale że tak powiem, używamy generalnie tego, najwyżej to prostego podejścia, które wcale nie jest prostsze, bo auto-binding TimeLeafa jest prostszy generalnie do ogarnięcia, ale dlatego jest DTO, no bo DTO idzie, no i potem DTO jest robiony faktycznie obiekt domenowy, nie? Kurczę, to też to na pewno będę musiał poprawić, bo tak się zastanawiałem, DTO robić, nie robić. Nie, znaczy, no wiesz, no, tu robisz, znaczy wiesz, no tu po prostu wybrałeś two-way binding, tak, bo TimeLeafa chcesz pokazać, więc nie widzę tu nic złego. Zwłaszcza, że te obiekty są dość małe jeszcze, tak, no to przychodzi komplet danych. I też, wiesz, DTO ma sens, jak przychodzi na przykład tylko część danych, na przykład. Ja po prostu chcę, wiesz, pokazać taką ścieżkę rozwojową, tak, że potem to wziąć, tego TimeLeafa w cholerę wyrzucić i postawić Reacta na przykład. Nawet nie w cholerę wyrzucić, bo tam naprawdę nie ma dużo zmian, jeśli by wziąć takiego TimeLeafa, którego ja robię, tam z mniejszą ilością tych anotacji wszystkich jego magicznych, tak naprawdę można to w miarę przeczyścić i tak naprawdę masz czysty HTML, nie? No, więc myślę, że taki też takie dodatkową sekcję tego zrobię, ale też na samym końcu. Dobra, dlatego robię DTO, żeby właśnie, znaczy no, pokazać to odcięcie, tak, jednego obiektu domenowego od danych przychodzących. Okej. Okay. Dobra, to nie będzie nam potrzebne. A, nie, tutaj klikam. To nie będzie nam potrzebne. Tu tak de facto nie ma co sprawdzać, to sobie zerkniesz. Ja tutaj i tak muszę pousuwać jakieś rzeczy, bo no, create room nie jest potrzebne, bo nikt nie będzie tworzył pokoi. Delete też nikt nie chce usunąć pokoju. Update też nie jest potrzebny, tak de facto tylko mogę wziąć wszystkie pokoje, nie? Bardziej create guest będzie mi potrzebny, nie? Żeby móc stworzyć obiekt rezerwacji przez REST API. Też nie jest potrzebne. Room service. Ta metodka, to widziałeś tą metodkę, nie? Na pewno ją kojarzysz, bo to jest też praktycznie de facto kropka w kropkę z twojego kursu. Mhm. Więc tak. No. To, no. Dobra. Struktura klas się trochę pozmieniała, ale tego nie będę pokazywał, bo raczej to nie jest potrzebne. W sensie pola, nie? Tam guest ma trochę inne, room ma no, trochę inne. Rozumiem. To nieważne. Nie wiem, na czym skończyliśmy tutaj, bo na pewno byliśmy na... Zrobiliśmy pierwszy krok, o właśnie, chyba to robiliśmy. Zrobiliśmy pierwszy krok, gdzie ktoś podawał chyba daty. Potem weź trochę do góry. To jest ta moja, co ja napisałem. Czekaj, mieliśmy, że ktoś wysyłał daty na templatce, wysyłał to i to miało się przekazywać do drugiej templatki. Kurde, nie pamiętam do rzeczy. Pokaż mi reservation controller. To na pewno nie to, weź niżej. Też nie, niżej. To jest wszystko moje. Tu mamy zakoment. A, jest room choosing, okej. Okay. O, co? Poczekaj, ja to wszystko mogę de facto odkomentować. Dobra, czyli tak. Wchodzimy właśnie na guest reservation. Wejdźmy tam i zobaczymy.
Poczekaj chwilę, bo mam jakiś błąd. A okej, tutaj nie zrobiliśmy tego, bo de facto to będzie polegać na tym, że będzie wyświetlona lista wolnych pokoi. Użytkownik sobie kliknie w ten pokój, który mu pasuje i ta wartość przypisze się do tego pokoju, nie? Mhm. I teraz tak, skoro mam tę metodę, mogę użyć tego, bo ona już jest napisana. Tylko będę potrzebował teraz w tej metodzie podać from i to. No, reservation DTO, nie? Tomasz. A to nie, czekaj. A to nie jest to? Nie mogę tego przypisać? No to tak, tylko to jest, wiesz, pokaż reservation DTO. A czym to jest date? Local date, to nas interesuje. Tak, pozmieniajmy wszędzie, no bo to powiem się local date. Dobra. Mamy dwa błędy. Aha, ok, ale tutaj oczekujemy tak, parametrów. Reservation DTO, get from i get to. No. Ok. Ok, dobra, to tutaj tak jak mówię, potrzebuję parametrów, które są przesyłane, czyli mamy ten model, tak? I mogę to, kurde, mam dwa tych same ekrany, tylko jeden na laptopie, jeden na tym kastowanym i nie wiem, gdzie się patrzeć. Czyli co, odwołuje się do tego reservation DTO teraz i do tego pola? Tak jest. No i git. No i jeszcze tutaj potrzebujemy ID-ka. A po co ten room tutaj jest? Żeby przepisać pokój do rezerwacji. No czekaj, no bo teraz wpisujemy mu od kiedy do kiedy i on nam znajduje listę pokoi i wyświetla. Dopiero użytkownik musi wybrać ten, nie? Tak, tak, tak. I co teraz mówisz, że to na tym etapie nie jest potrzebne? Tak. Okay. Teraz musimy użytkownikowi, ten platka, która tu będzie zwrócona, to musi użytkownikowi pokazać listę wolnych pokoi, nie? Czyli tak, ten... i on w następnej będzie to wybierał. Tak. Dobra, to co, ja może to zrestartuję i wejdę do tego room choosing. Znaczy trzeba wejść wcześniej, bo słusznie mówisz, bo on ten room choosing dostaje dane z zewnątrz. Więc znaczy z tego, z... Chyba zaczynali się tutaj, slash guest reservation. Tak, tutaj. Tak, tak. I potem tam formatka do room choosing nas prowadzi i tak dalej. Tylko poczekaj, bo są trzy rezerwacje już i nie chciałbym, żeby nam pokoi żadnych nie pokazało. Bo są tylko trzy pokoje i nie wiem, jak ustawiłem te dane od 22 do 400, czyli ten room choosing nie istnieje. Nie, nie, bad request, znaczy, że coś przyszło. Zobaczmy, jak jest tutaj. O, pokaż, pokaż logi, 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 logi. Już chyba wiem, o co chodzi. Reservation, rejected value, tyle code, weź prawo. Code type, no tak, dostajemy stringa, on chce tego, on chce local date, ale to jest do załatwienia tą, jedną adnotacją.
bo to też mam siebie w kursie, daj mi sekundkę, to znajdę i ci przykleję. Jest taka notacja jak date time format. Tak, tak, wiesz co, to ja mam to, tylko w reservation DTO tego nie mam. No, no dokładnie, trzeba oznaczyć reservation DTO te dwie. Mówisz o tym? O tym, o tej tej? Można tak, można, dokładnie można tak. O, teraz jest błąd po stronie serwera. 400 są w stronie, błędy po stronie przeglądarki, powiedzmy, czy jakiś rozwój. No, pointer exception. No, a 500 są błędy po stronie serwera. Chyba 500, takie 500-500, to jest, że nie zdiagnozowano konkretnie co, nie? Znaczy nie, nie, no czy 500 jest coś, co się waliło na serwerze. I because tyle. This is reserve. Reservation service is null. Ale pokaż, gdzie to ustawiamy. Zobaczmy, guest controller, tak? Aha, dobra, bo poczekaj, nie wiem, co ty widziałeś, co nie. No jest null pointer exception. Tak. Cannot evoke domain reservation service, get all reservations, cause... Tak, no to kliknij na ten room service, na ten, to o właśnie. Room service.java, co tam się dzieje? Okej. Okay. A, okej, okay. Czyli mamy tutaj. W tej nowej napisaniu. Reservation... Aha, no reservation service jest tu, no to dokładnie. Gdzie to ustawiasz na reservation service? List room, available rooms, this, get all rooms. Mam listę rezerwacji. Tak, no i disk.reservation service jest nulem. I dlaczego jest nulem? To chyba nie może być disk, tylko reservation service. Nie, 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 disk nie ma znaczenia. Nie, to nie ma znaczenia. Po prostu nie ustawiona okay. Jest. Weź do góry, pokaż mi, gdzie ustawiasz ten reservation service. Tutaj, tylko dobra, tylko nie mam auto-wired chyba, nie no, dlatego. No, dokładnie. I dokładnie tego się wywala. Okej. Okay. Nic się nie zadziało, ale. Tak de facto powinny nam się teraz pokazać wszystkie wolne pokoje, rozumiem. Tak, a co się stało? Nic się nie stało. Ale przeszedł do nowej templatki, czy nie? No jest room choosing. Wejdę jeszcze raz. Cyk, wybór pokoju. No jak wygląda room choosing, templatka? Nie, nie, ale jak wygląda templatka fizycznie, templatka? Okej. Okay. Aha, no bo widzisz, no bo on zwraca guest reservation, no to on zwraca tą templatkę, która tam, no to nic dziwnego. Przychodzi na inny endpoint, ale masz podpiętą tą samą templatkę, więc potrzebuje nowej templatki po prostu. Rozumiem. Pytanie tylko, czy ta templatka teraz jest ta stworzona, room choosing, jest. Okej. Okay. Rozumiem, że teraz mam tą templatkę, do której będę chciał przejść, tak? Czyli tą room choosing. Tak, dokładnie. No on sobie weźmie wszystkie pokoje, ustawi te daty, no i teraz potrzebuje dalej iść z tym, nie? Nie, nie widziałem, wiesz?
Dobra. Okej, wyświetliło nam się jeden pokój, który obstawiam, że po prostu spełnia, bo tych pokoi jest więcej, ale jeden pokój spełnia. Jest wolny w tym terminie. I tutaj tak de facto wyświetli nam się takie założenie, że wyświetli nam się więcej tych pokoi dostępnych, oczywiście, że jeżeli będą dostępne, jeżeli będą spełniały to założenie. Tutaj będzie sobie można ustawić według jakichś tam danych preferencji. I no w i tym teraz momencie będzie. Strony, zarezerwuj, no. Nie ma takiej strony, nie? No, czyli 404. Teraz not found, dokładnie, czyli nie mam endpointa. A pokaż mi tę platkę, co się dzieje, jak jest obsłużony ten guzik jeszcze na tę platce. Co on robi? Getta, posta, co on robi? Button type submit. Czekaj, aha, tu jest, no. Harefem. Czyli robi getta na slash reservation i dajesz tam room ID from date to date i dobra, no to przejdźmy do get na slash reservation. Czyli get mapping na slash reservation. Nie wiem, czy go mamy, czy go nie mamy. Nie, a nie, mam. Nie mieliśmy. No dobra. Okay, czyli co, będzie public string? Guest cruising room. To create pokój, pokój mamy wybrany, więc rozumiem, że teraz będziemy tworzyć gości i przypisywać ten pokój do rezerwacji. Dokładnie, bo co teraz robiliśmy, to na endpoint reservation. Zresztą słuchaj, masz jeszcze otwartą ten, otwarty przeglądarkę? Otwórz przeglądarkę, weź ten DevOpsy, prawy klik daj gdziekolwiek i zbadaj. Daj network, czy tam sieć, network, tak. Aha, no jakbyś jeszcze raz zrobił ten, tą ścieżkę. A nie, zresztą u góry widzimy, sorry, w pasku adresu widzimy, że jest adres reservation i parametry. Room ID, from date i to date, nie? To zostało przekazane w parametrach URL. Więc teraz trzeba przejść te parametry wyciągnąć za pomocą nie podparam, tylko kuda. Required params. Request params chyba wszystkiego. Tak, ja muszę sobie przypomnieć. Tak, request param. Więc mamy trzy, jako ten. Dokładnie. Trzy parametry dla metody, tak, czyli room ID, local, from date i to date. Request param mamy long ID i to będzie do pokoju. Najwygodniej nazywać te zmienne, tak, jak przychodzą w request URL. Mhm. Bo wtedy sam sobie on je sam sobie postawi. Więc okay. Zobacz, weź skopiuj ten cały adres URL z przeglądarki. No, skopiuj go, wklej sobie tutaj gdzieś do góry nam, żebyśmy mieli podgląd, albo tu niżej, gdziekolwiek. O, czyli long room. Request param. Tylko to będzie chyba string, nie wiem, czy on to teraz mapuje. Jakbyś dał, dajmy tu, nie wiem, czy mapuje na local date od razu. Chyba nie w tym wypadku. Musielibyśmy dać ten... Wysłuchajmy tak, daj tą adnotację. Gdzie mieć tą adnotację? O której adnotacji mówisz? Z room DTO, wróć, z reservation DTO.
ją możemy bezpośrednio w no, skopiuj ją. Wklej po request param, tak, teraz wklej ją tutaj. I teraz daj spacja, nie wiem czy to zadziała, powinno zadziałać. Spacja local date. I w, Gdzie to było? Jak ona ma tego? From date. OK. I teraz, bo te, jak dasz ten data format, on automatycznie przemapuje. Chyba małpy zapomniałeś przed request param. Jak mamy takie local date jeszcze typ. Jak mamy takie długie te parametry, to warto dawać kazać parametry do jednicy. O właśnie. Tylko cofnij sobie, żeby on był na równi z tym, co jest niżej, wiesz? Czekaj, momencik. Przecinek daj do linki, to cofnij, żeby było, o właśnie, przecinek no, w linię wyżej. No i cofnij to sobie trochę w lewo generalnie, gdzieś tam. Poczekaj, jak użyję Ctrl-Alt-L, to mi tego nie wyrówna? Wyrówna, tylko ona będzie. Dobrze, to prawda, przesunął na hama w tamtą stronę. Daj request param w nowej linii, daj request param w nowej linii i wtedy wyrówna i zobaczymy, jak on to zrobi. O, cały ten parametr, dokładnie. I teraz sformatuj automatycznie. O, i zdecydowanie lepiej teraz jest. Dobra. No i teraz musimy co? Musimy obsłużyć sobie tworzenie nowej rezerwacji na podstawie tych danych, nie? Aha, najpierw musimy pobrać na podstawie ID ten pokój na podstawie ID-ka, no i potem utworzysz rezerwację. Czyli co, room? Aczkolwiek, co ja bym sugerował, to nie robić tu żadnej logiki biznesowej, zresztą też jak w sumie w tym kursie mówię, tu nie rób żadnej logiki biznesowej, po prostu zrób sobie w serwisie, w reservation serwisie, zrób sobie create reservation, prześlij te dane. Bo też chodzi o to, żeby kontrolery odpowiadały tylko za ogarnianie tych requestów HTTP, tak? Lepiej tam nie robić logiki biznesowej, po prostu masz te dane, ok, wywołaj teraz metodę serwisu na tym. Z tymi danymi. Czyli zrób sobie w reservation set, tak, to jest reservation, tak. W reservation serwisie zrób sobie create reservation, prześlij te trzy dane i potem działa już na poziomie serwisu. Okej, czyli mam stworzyć jakąś nową metodę, rozumiem, create new reservation, tak? Bo tutaj mam jedną, tylko operujemy na obiekcie, już stricte obiekcie reservation, tak. Nie przesyłam tutaj tak, parametrów. Tak, zrób create new reservation i tam prześlij sobie te dane, które tu dostajesz. Bo dzięki temu podejściu ucinasz, kontroler ma się zajmować odbieraniem requestów. Tak, nie możesz zawierać logiki, no. No, dokładnie. Znaczy, moc może, nie? Tylko nie powinien, tak powiem. Poczekaj, nie, tutaj nie będzie room, tylko to będzie. Rozumiem, że tak to będzie wyglądać, tak? Jeżeli chodzi o parametry. Sekundka. Jeszcze, nie, no odwrotna. Na początku jest... Znaczy tak, może tak wyglądać, jasne, przecież nie ma znaczenia. Oczywiście, może tak wyglądać. Okej, dobra, czyli tą logikę, którą chcę napisać tutaj, muszę ją usunąć i zapisać tam. Dobra, tak, dokładnie. Dobra, będę musiał zmienić to w takim razie tego rooma, bo chyba, że... No to tutaj tej room ID po prostu, no bo to jest room ID tak naprawdę, nie?
No nie no, aha, no może być tak. Mogę zmienić to, nie? No bo tutaj nic nie tego. Jasne, tak. Tylko chodzi o to, że ten long press naprawdę jest room ID, nie? A nie room jako taki. Dobra, zajmę się tym później, będzie działać, to będę zadowolony. Dobra, więc to... Reszta to tam key. No i najlepiej, jak ten create reservation zwracał booleana, nie? Czyli czy udało się stworzyć tą rezerwację. Okej. Okay. Tylko tak, teraz nie będziemy tworzyć tej rezerwacji, tylko teraz będziemy tworzyć gościa. Bo my cały czas gościa nie mamy, nie? Gość sam jakby się musi stworzyć. Czyli aha, wybrał datę. Dobra, czyli tak, wybrał aha, datę. Chcesz kolejny krok jeszcze dodać, tak? Bo... Dobra, to teraz tak. No to teraz w takim razie co możemy zrobić? To możemy znowu przesłać w modelu te trzy dane, które mamy. No bo teraz znowu, no, okej, no to on sobie powybierał. Co by było dobre na przykład w systemie zrobić, to zablokować ten pokój na jakieś 15 minut na przykład, żeby w tym samym czasie ktoś nie zrobił rezerwacji. Taka to ciekawostka, nie? Że przez 15 minut nikt nie mógł zarezerwować tego pokoju, no bo teraz ktoś sobie go wybrał, nie tylko wypełnia dane, tak? Więc że głupio by było, gdyby ktoś mu podebrał, tylko dlatego, że szybciej pisze na klawiaturze. Więc a to jest taka, wiesz, taka sugestia, jakbyś jakiś mógł kiedyś ze sobą dać. No to dobra, to wracamy. To nas teraz nie interesuje w takim razie. Jeśli potrzebujemy dalej jeszcze jakichś danych od użytkownika, to co robimy? To znowu to samo, co robiliśmy wcześniej, czyli tworzymy model, do modelu wrzucamy ID wybranego pokoju od do kiedy i pokazujemy mu templatkę, gdzie ma wypełnić dane wszystkie swoje. I w tym momencie ja już bym... no i to jest tak. Powiedzmy, że to jest jeszcze OK, bo co wysyłamy w tym requestie, to są trzy parametry, nie? Natomiast w momencie, kiedy byśmy wypełniali dane o gościu, tym powiedzmy głównym, na którego jest rezerwacja, czy imię, nazwisko, te wszystkie dane, no to tych danych już trochę robi trochę więcej. Więc tego już sobie nie wyślemy w adresie URL, zresztą to byłoby niebezpieczne, bo tam są dane już osobowe, nie? Więc co trzeba by zrobić, tak, pod kątem projektowania takiego systemu, co mógłbym sugerować, to robisz teraz, możesz do kontrolera przejść w tym, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy w ogóle. Gdzieś konkretnie? W jakieś konkretne miejsce? A, wyżej troszkę. Poczekaj, to zakomentuję, żeby nie krzyczało. Więc teraz znowu robimy model at attribute i tylko przekazujemy from date to date i teraz room ID, tak, pokój tego ID tego pokoju wybranego. To dodajemy do modelu. Pokazujemy formatkę, gdzie ma wprowadzić wszystkie swoje dane. Tworzymy w formularzu ukryte pola, gdzie wpisujemy from date to date i właśnie ten room ID, żeby to wszystko zostało w poście przesłane, nie? Czekaj, ja mam coś tutaj takiego podobnego w update guest, jest coś takiego jak hidden input type, hidden th field, że operujemy na tym, jak edytujemy gościa. Nie wiem, coś ci o to chodzi, tak? Tak, dokładnie. I tu ten nasz okay. Input type hidden to będzie room ID from date to date. No wszystkie potem pola wymagane do utworzenia obiektu rezerwacji. Tak, dokładnie, no bo okay. To już mamy wybrane, więc od tego nie będzie edytował, tylko potrzebujemy te hidden po to, żeby okay. To było w ciele post requesta, tak? I potem dodajemy zestaw danych gościa, do tego dochodzi i to wszystko, cała kupa danych będzie wysyłana postem na endpoint, który teraz sobie musimy stworzyć. Wiesz co, a jakbyśmy zrobili tak, nie wiem, tak mi się coś kojarzy, teraz w tym momencie, jak gość wybierze pokój, tworzymy rezerwację niekompletną, bo nie ma jeszcze obiektu gość. Przesyłamy to, tworzymy sobie gościa z ID-kiem i tam na końcu, jak gratulacje, udało się utworzyć rezerwację, przesyłamy do tej niekompletnego obiektu. W konstruktorze możemy stworzymy coś takiego, prześlemy tylko ID gościa i tych danych nie będzie może tyle i nie trzeba będzie martwić się o to, żeby te 15 minut był pokój niedostępny, bo już ten pokój będzie nieobecny, bo już jest utworzona rezerwacja. Tak, ale to, co bym radził robić, to niech rezerwacja ma jakąś flagę, na przykład finalized albo done albo confirmed, coś takiego. I jak tworzysz tą rezerwację z tymi trzema danymi, tak, od kiedy do kiedy ID pokoju,
niech ona będzie domyślnie na false ustawiona. I data utworzenia, bo co by było wtedy fajnie na przykład zrobić, to pod spodem jakiś osobny wątek, task, to się task nazywa w Springu, który chodzi, co na przykład 5 minut się uruchamia i sprawdza, które niesfinalizowane rezerwacje zostały utworzone później niż, dłużej niż 2 godziny. Żeby wiesz, po co 2 godziny usuwał wszystkie niepotwierdzone rezerwacje. Bo z kolei ktoś, wiesz, wejdzie, no tworzy rezerwacji niepotwierdzonych i nagle nie masz pokoi i nie masz gości, bo nikt nie potwierdził, nie? Czy się rozwiązaniem tego jest po prostu podpięcie PayPala jakiegoś, że wiesz, not paid no, i usuń. O tym mówisz tak de facto, nie? Dokładnie. Kurczę, wiesz co, pytanie teraz, na ile to ma być taka aplikacja prawdziwa, która może funkcjonować, a na ile to jest poziom jakiejś abstrakcji, nie? Ale wiesz, no prawda jest taka, że im więcej jakichś takich ciekawszych funkcjonalności poza czystym CRUDem, to lepiej dla ciebie, tak? No czysty CRUD tak de facto to kompletnie brak logiki jakiejkolwiek, nie? No, więc na przykład to z tym taskiem czyszczącym rezerwacje niepotwierdzone, to jest całkiem fajny use case w moim przypadku, w moim zdaniem. Bo też od razu, bo też osobny, to jest osobny wątek, coś tam może zawsze powiedzieć na ten temat. No nie, faktycznie, bo ta aplikacja, wiesz, ona faktem zaraz będzie miała więcej frontu niż backendu, nie? No, więc to jest zawsze jakiś fajny use case. I tak samo, co ja myślę, żeby też jako dodatkowy use case u siebie zrobić, no to na przykład ten, wysyłanie e-maili do ludzi. Żeby jak stworzą rezerwację, żeby potwierdzili, nie? A, okej. Okay. Dobra, to wiesz co, to na razie zróbmy to tak, a resztę sobie już sam we własnym zakresie, bo nam niedługo 50 minut styknie. Resztę sobie sam we własnym zakresie sobie zrobię, ogarnę sobie, bo do tego jest jakiś... Do tego na pewno był jakiś wzorzec, ale nie wiem, czy konkretnie do tego, czy to po prostu był do wysyłania newslettera jakiegoś. Dobra, to mówię. Tak, to twoje podejście jest ok, żeby teraz stworzyć rezerwację, tylko mówię, ważne, żeby ona była jakaś, powiedzmy, tymczasowa. Tak. Rozwiązać i faktycznie dopiero potem dopisać do niej danej gościa. No bo więc jak de facto, najbardziej można tak zrobić. De facto później gość może anulować to, nie? No, jak składasz zamówienie i tak dalej i tak, będzie puste rezerwacje, póki będzie zajęty. Nie, to wiadomo, coś trzeba dodać. No i to by nam załatwiło ten kawałek. No to myślę, że ja sobie już to będę grzebał tak na spokojnie, nie? Mhm. Problem tak de facto miałem z przesyłaniem danych między jedną a drugą. No. Okej, dobra, czyli mamy wyszukujemy wolny pokój w tym terminie. Poczekaj, bo tutaj mamy guest creating new guest. Nazwa jest robocza. I tutaj będziemy chcieli utworzyć gościa. Tak. Znaczy nie, tu właśnie to jest trochę mocno robocza. Co robimy, to nie, tu nie robimy nowego gościa. Aha, dobra, tak, dobrze, robimy. Tak, robimy gościa, no. Ale słuchaj, w takim razie nie potrzebujemy, bo w takim razie, słuchaj, nie musimy tu przesłać tych wszystkich danych, tylko w momencie wyżej, tam gdzie, weź wyżej daj. Tutaj. Room choosing, tak, jest, potem dane są, weź niżej, room choosing. I teraz pytanie, czy musimy te wszystkie dane wysyłać? Musimy. Tak. Przepraszam, tak, musimy, okej, okay, spoko, to jest okej, okay, wszystko. I teraz co robimy, to wysyłamy, to na podstawie tych danych tworzymy nową rezerwację, tak jak mówiłeś, niepełną, zwracamy jej ID i do modelu wstawiamy ten ID rezerwacji, żebyśmy znowu potem w kolejnym kroku mieli ten ID rezerwacji, żebyśmy wiedzieli, do czego mamy zapisać tego gościa. Tak, to poczekaj, wpierw co będę musiał zrobić, to w klasie reservations stworzyć niekomple... Jest taka.
Czyli taki może był zamysł w te 2 tygodnie, czemu tam półtorej Tak, tygodnia był, temu. był. No. Wygląda na to, że był. No. Spoko. Więc okej, okay, tutaj jest konstruktor stworzony do tego, więc nie muszę konstruktora nowego tworzyć, bo już taki mamy. Utworzy nam się niepełny obiekt. Aha, w ogóle tutaj mamy jeszcze konstruktor z samymi datami. Nie wiem, czy on jest potrzebny. Dobra, później sobie na to zerknę spokojnie. Okej, okay, więc na podstawie tych parametrów przesłanych tutaj tworzę sobie rezerwację nową. Wracasz jej IDIK, żeby wiadomo było, do czego się odnieść. Bo ja będę musiał teraz zrobić, odwołać się tutaj w tym reservation do reservation service. I mam tą metodę create new reservation, guest create new reservation. To jest to, co będę chciał użyć. Teraz pytanie, bo mamy interfejs, który tam. Mamy ten interfejs, poczekaj, gdzie on jest tutaj. I on tak de facto nie ma żadnych metod. On ma metody wbudowane. Czyli tam save i zapisujemy całą rezerwację. Tak. A ja nie będę, ja tutaj nie mam obiektu, ja nie przesyłam całej rezerwacji, tylko ja przesyłam poszczególne jej fragmenty, czyli jakieś tam pola, nie? From date to date. Ale Nie mam. możesz zrobić new reservation i po prostu przesłać ją potem do repozytorium. Tak, no to stwórz w serwisie nowy obiekt rezerwacji. No weź, reservation równa się new reservation. Guest room. Okej. Tylko coś się dalej nie zgadzają. Pokaż ten konstruktor. Poczekaj Z chwilę, gdzie kontrolem on. kliknij, będzie najszybciej. Control i Tam. kliknij na reservation. No. No, najpierw jest room, dopiero potem jest from date to date. Odwrotna kolejność musi być. Dobra, to byśmy mieli. Tak, no i teraz. No i teraz co? Tak, no i teraz to, no, ten new reservation. Dobra, mam w każdym bądź razie wybrane przez tego gościa, bo operujemy nie na long ID pokoju, tylko operujemy na samym pokoju, na obiekcie pokój, więc no według tego znajdzie ten pokój, o którym ID chodzi. No tak de facto muszę te wszystkie parametry chyba przesłać, nie? No i to Tak. tyle. Znaczy, no łącznie chyba, no tak. A czemu krzyczy na nas? No bo to metoda to jest typ zwracany, musi mieć stringa, więc to przed chwilą zrobiłem, ale
Incompatible types found void required. Domain Tak, no reservation bo reserved. zwracasz, bo zwracasz guest creating reservation zwraca pewnie voida, a powinien zwrócić reservation. Pokaż implementację tego. Tak, Skontrolowałem najszybciej. Na pewno. No, dokładnie. To musisz reservation zwracać. No, no i teraz już się powinno przeczytać dokładnie. No i teraz tak, do modelu, który przesyłasz reservation ID, żeby to mieć sobie zapamiętane. Poczekaj, tu muszę parametr dodać, tak jak tutaj jest, model. Kolejny. Tak. Do Można tej by to samej, chyba tak? trochę, ogólnie można by to chyba łatwiej rozwiązać za pomocą sesji, mechanizmu sesji po stronie backendu, żeby do sesji dodawać ten ID, żeby tego nie trzymać w parametrach. Ale dobra, na razie zróbmy ten prosty sposób. To można potem rozwinąć. Czyli tak, dokładnie, dodajesz model. I w tym momencie przesyłam tutaj, poczekaj, żeby móc się zacząć, przesyłam tutaj ID tej rezerwacji. Tak, dokładnie. Żeby potem móc się do niej odnieść, jak będziesz miał wszystkie nowe gościa, żeby wiedzieć, gdzie dopisać. I tutaj odwołuję się do metody. Nie, poczekaj, tu się muszę do czegoś odwoływać? Nie, potem dodajesz model. Tak, no getID, dokładnie. No, no i teraz mówię, teraz musisz zwrócić templatkę, gdzie będziesz miał, no zapytasz o dane gościa, nie? Wiesz co, myślę, że tego, bo mam już godzinę, a nie chcę cię zajmować, myślę, że sobie już z tym dam radę, bo no, mam wzór, jak przesyłać te dane, a to tak Tak, naprawdę to było dokładnie. clue tego problemu. Dokładnie. Jeżeli mam rezerwację, dopiszę sobie logikę, bo my będziemy się widzieć już, no nie wiem, będziemy się widzieć, kiedy będziesz miał czas, ale koniec końców to już będzie ostatni odcinek z tworzenia tej aplikacji, nie? Pewnie tak, To już tak. zależy, co tam jeszcze się pojawi, nie? Ale... Nie, myślę, że się nic nie pojawi. W sensie z testami mogę mieć, nie wiem, jakiś problem, ale to test mogę dopisać w każdej chwili. Dobra, ja sobie to dopiszę w takim razie i nie będę cię zajmował. Dobra, A jak się będziemy widzieć, to nie wiem, powiesz co, gdzie, jak ocenisz aplikację. Tak, dokładnie. Myślę, że może w piątek, zobaczymy. No jakoś pod koniec tygodnia przyszłego, nie? Tak, żeby... Jak uważasz, bo ja cały czas coś sobie grzebię, nie? No, dobra. Więc... Dobra, to dziękuję wszystkim za uwagę. Trochę rozbudowaliśmy aplikację. No to na razie, trzymajcie się i do usłyszenia, zobaczenia.